Witam Was bardzo serdecznie w drugiej odsłonie naszego podcastu. Tym razem niestandardowo. Właściwie nie będzie nic o Dreamcastie. Zrezygnowaliśmy troszkę przy tej części z tej konsoli. Nie dlatego, że nie mamy o czym mówić, czy że już zapomnieliśmy o tym sprzęcie. Po prostu troszkę jest innych, fajniejszych tematów, które myślę, że warto poruszyć właśnie w naszej kolejnej odsłonie tej krótkiej audycji. Zobaczymy, czy zmieścimy się w pół godziny, czy może troszkę więcej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pierwszy tutaj rzut, można powiedzieć, pójdzie niedawno zakupione przeze mnie Sonic and All-Stars Racing Transformer. O dziwo, troszkę byłem nastawiony, jakby to powiedzieć, bardzo sceptycznie do ścigania się właśnie postaciami typowo, można powiedzieć, jakimiś bajkowymi, troszkę takimi, wiadomo, fikcyjnymi, aczkolwiek powiązanymi z filmą Sega. Więc dlatego zdecydowałem się. Wiem, że Sumo Digital potrafi robić naprawdę bardzo fajne gry, co pokazali w konwersji Outruna, czy chociażby w poprzednich odsłonach właśnie Sonic Racingu. Tak naprawdę, no, powiem Wam, że już po pierwszych 5 minutach odpalając grę, widząc intro, w którym pojawia się właśnie Sonic między innymi, bo to oczywiście główna gwiazda niebieskich, później Wise ze Skies of Arcadia, Panzer Dragon, plansza i wiele innych postaci, które na pewno Wam przypadną do gustu, jeżeli robicie serię Segian. Postaci jest naprawdę sporo, wliczając to serie bardziej stare jak Knights, Alex the Kid, też nowe serie jak Total War, Sports Manager, Sega na Football Manager od Sports Interactive. Dodatkowo dochodzą takie bonusy, które są tylko i wyłącznie po ściągnięciu, na przykład Ryo Hazuki, znany z Shenmue. Oczywiście postacie typowo z Sonica, Jet Set Radio. No i jest tych postaci troszeczkę, tak, że na pewno warto sprawdzić. A wracając do samej gry. Jak wspomniałem wcześniej, byłem nastawiony troszkę, tak by powiedzieć, no, sceptycznie. Ale po odpaleniu, gra też nie ma jakichś bardzo wygórowanych wymagań. Na komputerze oczywiście, odpaleniu nie mam na żadnej konsoli next-genowej. Więc pozostaje mi właśnie granie na kompie czy na laptopie. Myślę, że najbardziej się sprawdza. Podłączamy HDMI do telewizora, bierzemy padziora w rękę i ciuramy do bólu. A też wiadomo, na ten Sega zarabia, bo my kupujemy ich produkty. Trybów jest kilka. Kariera. Oczywiście gry typowo przeznaczone dla rozgrywki sieciowej. Ja zacząłem oczywiście od kariery. Wybrałem sobie pierwszą tutaj opcję, jaka była możliwa. No, jakby to powiedzieć, kolejne etapy są dzielone, mamy różnego rodzaju zadania, od wyścigu poczynając, kończąc na przykład na tym, aby odpalać jak najwięcej driftów, ładować jak najwięcej turbo i tak dalej, to musicie sprawdzić sami, żeby zagrać. Musicie po prostu też to sprawdzić, jeżeli chodzi o tutaj cały ten gameplay, który sobą tutaj Sonic reprezentuje. Gra jest podobna, ciężko powiedzieć, do czego jest podobna. Troszkę czerpię właśnie z Outruna, troszkę czerpię z jakichś tam poprzednich wyścigów z postaciami właśnie z na przykład Crash Bandicoota, Crash Team Racing. Natomiast Sonic wydaje mi się, że jest najlepszą częścią z wszystkich właśnie tego typu ścigałek. Pomijamy już Nintendo, tam jakieś tam ich odsłony. Nie zagłębiałem się za bardzo w gry Nintendo, miałem okazję pograć w kilka. I na tej podstawie mogę zweryfikować, właśnie też porównując z grami, między innymi też właśnie Sony, na platformy Sony, przepraszam, że jest to naprawdę świetna ścigałka. Jeśli jesteście fanami, odpalając od razu pierwszy stage, czy jak wolicie, pierwszą planszę z Panzer Dragon, no szczena po prostu opada. Szczenka opada, grafika jest piękna, wysokiej jakości, naprawdę. Widać, jaką ogromną pracę włożyli deweloperzy, żeby też odzwierciedlić to, co się działo w starych grach i przenieść to aktualnie na dzisiejsze po prostu realia, które wiążą się między innymi z podkręconą grafiką, z jakimiś dodatkowymi elementami. I powiem wam, że wyszło mi to naprawdę wspaniale. Smog z Panzer Dragon wygląda jak żywy, przelatuje po planszy, wielkie statki bojowe bujają się po niebie. Dodatkowo mam tutaj właśnie te elementy typowo spotkane właśnie w Panzer Dragon. Czyli te właśnie wielkie, typowe, jakieś przyszłościowe statki, balony,
do tego właśnie typowo jakieś takie rzeczy związane z Panzer Dragon, jak mutanty. Naprawdę gra się fajnie, plansz od razu przypomina starą, bistą serię znaną z Sega Saturn. I przede wszystkim dodatkowo też jeszcze do tego dochodzi muzyka. Niby ten sam kawałek w trzech tak naprawdę różnych wersjach, zmiksowany, też fajnie przez Synod Digital. Wspaniale pasuje do wyścigu, jest troszkę dynamiczny, troszkę właśnie taki pompatyczny, który pamiętamy właśnie ze pierwszej części Panzer Dragon. I to może się podobać. Wiele planszy jest właśnie zapożyczonych z innych serii. Naprawdę robią fenomenalne wrażenie, czy to ze Skies of Arcadia, czy z Jet Set Radio, z Shinobi, to takie nam od razu na skrócie, jakie wam przypominam, z Knights. Po prostu są wspaniale odwzorowane i naprawdę czuć z nich klimat, który pamiętają przede wszystkim starsi gracze. I to należy przede wszystkim właśnie pokazywać jako plus, wielki plus tej gry. Jeżeli chodzi o sam gameplay, system jest bardzo prosty. Ścigamy się, prawda? No to jest banalne. Do tego dochodzą, jakby to powiedzieć, takie platformy, na których doładowujemy sobie turbo. Driftem doładowujemy również turbo. Do tego dochodzą bronie ofensywne, jak i defensywne. No i oczywiście główna rzecz, która oczywiście bardzo mi się podoba, czyli możliwość transformacji danego pojazdu, którym porusza się wybrana przez nas postać. Są trzy opcje, czyli pojazd jeżdżący typowo kołami po drodze, pojazd pływający, czyli wiadomo łódź poruszająca się po wodzie lub elementach z jakąś tam z wodą czy z elementami takim związane. No i trzeci element to jest oczywiście pojazd latający. Trzy wersje, trzy różne oczywiście pojazdy i trzy zarazem zupełnie troszkę inne systemy prowadzenia tego samochodu. Sprawdza się to doskonale podczas gry. Samochód troszkę się prowadzi inaczej, łódź troszkę się prowadzi inaczej. Oczywiście pojazd latający to już w ogóle zupełnie inna szkoła, ale nie sprawia to żadnego problemu. Jeżeli odpalicie planszę, załóżmy z Afterburnera, są krótkie odcinki, polecam do treningu. Krótkie odcinki, na których można sprawdzić, jak działa każdy statek. Gra się wspaniale, dynamicznie, grafika jest bardzo płynna, do tego dynamiczna, jeżeli chodzi o jakieś efekty, to typu właśnie slow motion, dodatkowo jakieś tam przyspieszenia, boosty, turbo, cały czas coś się dzieje, postacie niestety nie wymigają, także dadzą nam też słono popalić i trzeba się na pewno nieźle namęczyć, żeby na wyższych poziomach trudności być pierwszym w całym wyścigu czy w jakichś innych zadaniach. Do tego jeszcze dochodzi taka opcja jak All Star, tak to chyba się nazywa bodajże, czyli jakby specjalny atak danej postaci, jeżeli zbierzemy jakiś power up na planszy, na przykład Sonic zeskakuje ze swojego pojazdu, gdzieś tam uderza kolejną postać naprzeciwka, no trwa to jakieś tam ileś tam sekund, w jakieś tam akompaniamencie muzyki znanej z danej właśnie gry i to troszkę właśnie może utrudnić innym graczom osiągnięcie podium w wyścigu. Jeżeli chodzi o całe tej opcje, jest naprawdę sporo, time attack, właśnie opcje online, kariera, pojedyncze wyścigi, jest tak naprawdę sporo, warto sprawdzić. Gra nie jest droga, myślę, że naprawdę warta swojej świeczki. Gracze online cały czas jeszcze grają, sesje są aktywne, można też sobie sporo pograć. Do tego oczywiście masa stickerców do odkrycia, tras, które też nie tylko odkrywają się podczas grania trybu kariery, ale też również podczas grania w trybie online. Jeżeli wejdziemy na planszę, które nie mieliśmy wcześniej, one się później odkrywają. Fajne odgłosy, które towarzyszą innym grom. Najbardziej mi się oczywiście chyba podoba pojawienie się Daytony USA, jeżeli chodzi o samochód Hornet i komentarze głównego speakera, który, jeżeli graliście w Daytony, pewnie pamiętacie, bardzo charakterystycznie pasują do całej właśnie odsłony Sonic All Star Racing Transformer. Polecam sprawdzić, jeżeli macie konsolę, jeżeli macie peceta, ściągajcie, naprawdę gra jest warta w sumie niedużych pieniędzy, także można sprawdzić. Kolejna gra, o której chciałbym wam troszkę więcej powiedzieć, to jest, zrobię sobie taką ściągę, żebym też wiedział o czym mówić, Alien Isolation. Ostatnio Sega na Facebooku pokazała taki krótki filmik promocyjny, można nazwać to zwiastunem, z ekipą IGN-u. Dostali krótką demówkę
do przetestowania, wyłączyli światło i co się będzie działo dalej. 16 bodajże chyba osób, z tego co pamiętam, tym wideo było. Każdy oczywiście słuchaweczki, padzik w ręce i zaczynam grę. Wrażenia w samym obejrzeniu filmiku, proponuję też włączyć na jakiś większy, mocniejszy sprzęt audio. Naprawdę są bardzo pozytywne. Sam obcy po prostu jest przerażający, jeżeli chodzi o całą tą otoczkę. Uciekamy, chowamy się, kombinujemy. Gra naprawdę powoduje dreszcz na ciarkach i ciarki, przepraszam, na plecach. Warto, jeżeli będziecie mieli możliwość, bo no wiadomo, jest to nowa gra, która powoli zmierza na pecety, nowe konsole jak PlayStation 4, Xbox One, ale też starsze PlayStation 3, Xbox 360. Warto zainwestować, tworzy tą grę studio Creative Assembly, czyli studio wewnętrzne Segi. Właściwie nie ma możliwości, żeby coś skopali, a po takich pierwszych zwiastunach właśnie, czy filmowych, czy ogólnie opiniach nawet samych redaktorów, zapowiada się naprawdę bardzo konkretna pozycja. Jeżeli ktoś lubi horrory, dreszczowce, typowo z pierwszej osoby, jeżeli pamiętacie na przykład Codemned, to czy Codemned, jak to zmienić bodajże, nawet nie pamiętam, jak to się czyta z angielskiego. Z typowo pierwszej osoby widok, naprawdę sprawdźcie, zainwestujcie pieniądze. A samo wideo z tego, można powiedzieć, nie wiem, seansu z redaktorami IGN-u znajdziecie u nas na forum, wrzucę też pod podcastem, żeby można było zobaczyć, jak zachowują się pracownicy IGN-u podczas właśnie tej krótkiej i stresującej sesji. Także luknijcie na forum, ewentualnie szukajcie tego filmu na profilu face'owym Segi, że jest ogólnie udostępniony. Myślę, że wam się spodoba. Jeżeli chodzi o kolejną pozycję tutaj z mojej listy, to właściwie troszkę właśnie rezygnując z czegokolwiek o Dreamcastie, wystąpiliśmy troszkę o Saturnie. Tutaj troszkę zainspirował mnie Kolo, który podesłał swoją recenzję. Jeżeli ktoś słucha podcastu, będzie wiedział, że niedługo pojawi się recenzja Gunbearda. Bardzo dobrego shooterka, który trafił właśnie na Saturna. Typowo 2D. Z prostym systemem, niezbyt rozbudowanym, a z bardzo fajną grafiką, z fajnym humorem. Warto sprawdzić. A chodzi ogólnie o ten temat, który tutaj chciałem powiedzieć. To ogólnie jest shootery właśnie na Saturna, który jakby powiedzieć jest prekursorem Dreamcasta i oczywiście tutaj wszystkich innych strzelanin, które wyszły na DCK. Saturn również otrzymał bardzo fajne pozycje. Większość oczywiście wyszła tylko w Japonii, ze względu na to, że ten rynek bardzo łykał, można powiedzieć, tego typu rodzaju gier. Wiadomo, wtedy Saturn Arcade rozwijało się bardzo. Taką konwersja na konsolę domową wzbudzała wiele tutaj entuzjazmu wśród graczy japońskich. No, w Europie ten gatunek był mało jeszcze znany, nie było też jakoś, powiedzmy, aż takiego hype'a, można powiedzieć, takiego nakręcenia się w tytuły. Jeżeli chodzi o teraz, zostało to bardziej już rozpowszechnione, między innymi właśnie dzięki konsoli Dreamcast. To Radiant Silver Gun, jeżeli chodzi o właśnie takie lepsze shootery. Tutaj jeszcze mogę przytoczyć takich na szybko. Niech ja sobie spojrzę w jakąś tutaj moją małą ściągawkę, bo też tak wszystkiego z głowy nie pamiętam. A muszę chociaż wam troszkę podpowiedzieć. Zaraz tutaj powiemy. Ostatnio nawet na zlocie graliśmy dość sporo też z Kolo. Zapomniałem tytuł, przepraszam was bardzo. Zaraz sobie podejrzę na tą właśnie moją ściągawkę. Momencik, czekajcie. I zaraz wam dopowiem. Też stricte typowo właśnie, powiedzmy, powiedzieć bardziej 2D. I dobrze. I już mam tutaj taką małą ściągaweczkę swoją. I co ja mogę wam tutaj zaproponować? Tu rzeczywiście Gunbearda, którego polecał Kolo. Donpachi, bardzo hardkorowa seria z masą strzałów do ominięcia.
ciężko sobie będzie poradzić. Oczywiście Metal Slug, no to już typowo bardziej chodzona strzelanka. Liar Section, to już bardziej 3D z namierzaniem. Bardzo fajnym, też ciekawym systemem. Troszkę niestety druga część, animka, przy dłużej zadymie, troszkę sobie zwalnia. No, Stall DVD, bardzo też fajny shooter tutaj, już stricte nie są na statki i tak dalej, tylko w postacie coś właśnie a la Gunbeardu. Bardzo fajne, zapowiedzieć takie bomby, klimatycznie bardzo rozbudowane shooter. Nie od góry, nie od dołu do góry, strzelam tylko w bok. Shinryu, czyli tutaj od Warashi, też bardzo rozbudowany, fajny shooterek 2D. Później Trigger Head Exalica, również od właśnie od Warashi. Polecam sprawdzić, fajnie się też gra, fajny system. Niestandardowo obcykany, przez jakieś tam po prostu dwa strzały plus bomba. Zweryfikujcie sobie na spokojnie. Skoro graliśmy w Steam Herca, typowo, można być lekko hentajowy szamp. Dużo plansz, dużo strzelania, dużo bonusów, fajnie się gra we dwójkę. Gra jest naprawdę bardzo płynna, bossowie ciekawi, fajni, duzi. Także warto sprawdzić. Thunder Force 5 to tak samo również wyższa półka, jeżeli chodzi o strzelaniny. Fajne specjale, dynamika, daje radę. Strikersi od Capcomu, dość stara seria, ale też warto zwrócić na to uwagę, na tą serię. Battle Garriga też również ciekawie się zapowiada. Trudna, dość trudna. Można powiedzieć troszkę bardziej oldschoolowa, ale jeżeli chodzi o tego typu właśnie bardziej wymagające strzelaniny dla osób o bardziej zręcznych paruchach, lubiących właśnie bardziej arcade'owe klimaty, na pewno się spodoba. Jeszcze też mogę polecić wam tylko, że to już jak właśnie Metal Slug, strzelaniny typowo chodzoną, czyli Assault Site Leinos dwójeczka. Tutaj mamy bardziej z mechem do czynienia, ale naprawdę siejącym niezłe spustoszenie. Idziemy co czas w bok, napierdzielamy w co się da, czym się da. Robi mały myszek naprawdę dużą rozwałkę na ekranie. Zweryfikujcie. Do tego jeszcze mogę na koniec dopisać chyba Dariusa dwójkę bodajże, jeżeli pamiętam, wyszedł chyba też na Saturna, pewnie się jeszcze tak wyszedł Darius dwójeczka wyszedł na Saturna. Sprawdźcie, jeżeli macie problemy z wyszukaniem jakiejś tam listy tytułów, zajrzyjcie na GameFAQs, zajrzyjcie na naszą stronę. Jeżeli chodzi o Saturna, też znajduje się lista. Można sobie spokojnie to zweryfikować i później pograć na spokojnie na konsoli, czy to na emulatorze, to też nie zbrodnia. Warto później coś o tym napisać na naszym forum, jeżeli lubicie shootery. Na pewno ktoś w tym temacie się też z naszych forumowiczów wypowie, bo też gramy i lubimy tego typu rodzaju strzelanin. Jak to mamy z czasem? Spojrzę. 18 minut, troszkę się sprężę. W kąciku RPG chciałem poruszyć troszkę temat RPG na Nintendo Dual Screena w Japonii pod tytułem World Destruction. Na nasze kontynenty anglojęzyczne, czyli Ameryka, Europa, gra zadebiutowała pod innym tytułem, czyli Sound of Destruction. Zaciekawił ten tytuł dlatego, że tworzyła go ekipa Xenogears. Właściwie stara ekipa Xenogears, po właściwie odejściu ze Square kilku tam ważnych postaci, założyli sobie właśnie własne studio i Sega powierzyła im zrobienie tego RPGa. Po 1 marcie, gdy zobaczyłem postacie i jedną z bohaterek, jedno moje skojarzenie było, że to jest właśnie Ellie. Ellie to postać damska z Xenogears. Takie podobieństwo naprawdę zaciekawiło mnie, jeżeli chodzi o ten tytuł. Sprawdziłem niedawno, miałem taką możliwość, będę na pewno grał. System jest bardzo fajny, właśnie też jeżeli chodzi o walki zbliżone do Xenogears, mamy podział na tury, jakieś tam action pointy, każdy atak ileś tam punktów kosztuje. Do tego dochodzą ataki z powietrza, które możemy wprowadzać.
każdy z umiejętności są rozwijane i tak dalej, przedmioty, jak to w RPG-ach, chodzimy po miastach. Natomiast na razie nie podoba mi się jedna rzecz. Zobaczymy, jak będzie później. Gra jest bardzo liniowa, czyli nie można się cofnąć do wielu, wielu innych lokacji, pchala stoczus do przodu. To nie podobało mi się w drugiej części płyty Xenogears z PlayStation. Jeżeli tak będzie nadal na World Destruction, no... Będę pisał recenzję, na pewno za to zaniżę ocenę, bo jeżeli chodzi o postacie, są naprawdę fajne, barwne, scenariusz jest ciekawy, grafika jest ładna, muzyka również, system bardzo fajny, ale no... ta liniowość, no kurczę, no jest na razie bardzo, bardzo dobijająca. Także zobaczę, co z tego wyjdzie. Na razie nie napalam się na tą grę jakoś pozytywnie, was też jakoś specjalnie na to nie nakręcam, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Warto na razie sprawdzić, jeżeli macie możliwość, nie wiem, pożyczyć, wypożyczyć od kogoś, weźcie, sprawdźcie, opiszcie też wasze wrażenia. Ja, jak skończę, na pewno dam wam porządną recenzję, same relacje złożę, może w jakimś właśnie podcaście na temat tej gry. Ma tam jakieś parę fajnych rozwiązań, to już jakieś tam dodatkowe motywujące okrzyki, które tam wpływają na statystyki podczas walki. Ale to szerzej pewnie właśnie przy tym, jak troszkę już pogram w grę, bo tak na razie po 10-15 godzinach tak na oko gry jest liniowo. No przykro mi, ale to błysk geniuszu ekipy z Xenogears na razie jakoś specjalnie się przejawia w tym tytule. Zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Mam nadzieję, że coś pozytywnego. To właściwie chyba na tyle będzie w tym podcaście. Krótko też o początku czerwca, dlatego że na początku czerwca będę miał dwutygodniowy urlop, więc strona i forum raczej nie będą uaktualniane. To tak informacyjnie dla was. Nie przejmujcie się tym jakoś specjalnie, gdyby coś się działo, to dlatego że mnie nie ma. Nie będę miał chyba dostępu do komputera, bo wyjeżdżam gdzieś tam dalej. Więc tyle co jedyne w telefonie, może coś tam po prostu, żeby kontrolnie napisać. Ale na pewno nie będzie to jakaś wielka aktualizacja, ewentualnie jakiś tweet ważny na Twitterze, jeżeli czytacie, czy na fejsie, się na pewno znajdzie. Administracja, oprócz mnie jeszcze jest Dreamcaster, jest Tomek Nolberczak, jest też Kamilo, także na pewno tutaj troszkę będą zwracali uwagę na to, co się dzieje na forum. Co na koniec mogę tutaj wam jeszcze powiedzieć? Coś poruszono tematy na forum nowej strony o Dreamcastie. Coś Tomek Nolberczak o tym mówił. Według mnie jest to pomysł niestety nietrafiony, tak jak i pomysł Mastera, nie wiem jak nazwać jego ksywę, czy Kinga, Król, Mysz i tak dalej. Nie o to chodzi, żeby każdy z nas robił dla siebie jakąś konkurencję, bo według mnie rynek konsoli Dreamcast jest już tak przepełniony. My chyba, mi się wydaje, że już mamy ponad wszystkich użytkowników, jest nas ponad 300. Cieszę się, że jeszcze większość jest aktywna. Fajnie, że dowiedza naszą stronę, fajnie, że dowiedza forum. Ale według mnie robienie kolejnej strony o DC-ku, no nie ma sensu, nie oszukujmy się. Jest czytających jest po prostu za mało. Jeżeli ktoś ma wizję, jeżeli nie chce nam pomóc, nie chce współtworzyć nic na temat SegaNetu. Ja oczywiście nie będę zmuszał, ale nie rozumiem tej konkurencji jakiejś, którą sami sobie tworzymy. Myślę, że warto przy takim temacie, jakby to powiedzieć, wąskim, połączyć siły, zrobić coś razem fajnego, aktualizować to na bieżąco i będzie fajnie, no bo jeżeli będziemy się znowu dzielić na jakieś obozy, grupy, a jest dosłownie niedużo, to chyba nie na tym rzecz polega. Ekipa powinna być zgrana. Tutaj wielkie podziękowania dla Kamila, dla Dreamcastera, Samuela. To są ludzie, którzy naprawdę od dawien dawna są tutaj z nami. Tomek Norberczak. Radek też, który często odwiedza, na szczęście żyje jeszcze. Ostatnio Artur Szczuru, który się też pojawił, fajnie, że dołączył do ekipy. Także no... są osoby, które, jakby to powiedzieć, coraz częściej wpadają tylko na jedną stronę i raczej nie będą wpadać już na kolejne. To po prostu nie ma sensu pisać po raz 55 o tym samym, te same tematy. Po prostu każdy już wyczerpał tam jakiś tam swój limit odpowiedzi, jakiejś kreatywności w tym temacie.
naprawdę ciężko już coś odgrzać. Powinniśmy raczej pisać już właśnie o nowych grach i czekać na jakąś cyfrową platformę, może od niebieskich. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś fajne komentarze, dajcie znać na forum seganet.pl. Poczytamy razem, zweryfikujemy. Czekam też na jakieś ewentualnie wspólne propozycje co do podcastu i nagrania jakiegoś fajnego. Tutaj fajnego podcastu razem. Audycja na pewno przyda się do posłuchania wszystkim. Nie tylko fanom konsoli Dreamcast, Saturn, jeżeli chodzi o gry niebieskich. Wiadomo, tych tematów jest naprawdę sporo, można o tym rozmawiać bardzo długo. Ja w przywolnej chwili zdecydowałem się, że nagrałam kolejną część. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A teraz zmykam, niestety obowiązki wzywają, trzeba się ruszyć. Dzień roboczy, standardowy, to nie ma czasu na leżenie. Też dzisiaj też na pewno coś specjalnie długo sobie nawet nie zagra. Jeszcze raz Wam dziękuję, trzymajcie się ciepło. Wpadę w rękę. Na razie. Miłego grania. Pozdrawiam. Roli.